Najgorsza jest tęsknota. Chodzę po Londynie i marzę o naszym mieście. Widzę w myślach znajomy pejzaż, znajome bliskie mi twarze. W uszach dźwięczy mowa ojczysta, nawet wiatr, nawet śpiew ptaków wydają się tu gorsze niż w kraju. Rozumiesz mnie, prawda? Tęsknota za ojczyzną to choroba, z której nie można się wyleczyć. Pogłębia się z roku na rok. Gnębi coraz mocniej, odbiera chęć do życia. Jedynym przed nią lekarstwem i ratunkiem jest powrót. Wracam, siostrzyczko. Moja decyzja jest nieodwołalna. Gdy ją podjąłem, ogarnęło mnie wielkie i piękne uczucie ulgi. Do zobaczenia zatem. Tak napisał w liście do swojej siostry Aleksander Mińkowski w książce Podróże na wyspę Borneo. Z Londynu, w którym prawdopodobnie on sam nigdy nie chodził i w którym nie był. Po którym niewielu Polaków wówczas, w 1969 roku, kiedy on to napisał, mogło chodzić. Od przynajmniej 20 lat chodzę poza kościelu. Chodzę na majówki, uczestniczę w nabożeństwach, które je kończą i wielu innych wydarzeniach, które mają tu miejsce. I nie pamiętam, kiedy ostatnio i czy w ogóle tęskniłem za dwiema rzeczami. Czy tęskniłem za przyjazdem ludzi? No bo zawsze podczas wydarzeń za kościelu ludzi jest dużo i to nas bardzo cieszy. Za kościele tętni życie. I nie pamiętam, ażebym tęsknił za tym, żeby podczas majówki spadł deszcz. Zawsze raczej modliliśmy się o to, ażeby nie padało i była piękna pogoda. Przed chwilą szedłem na nasze nabożeństwo i dziś rano w zakościelu wszystko wygląda pięknie, wszystko wygląda tak, jak wyglądać powinno. Zielona trawa, kwitnące drzewa. Ptaki śpiewają tak głośno, że nawet ja dobrze je słyszę. Brakuje tylko was, kochani. I nawet jeżeli mam tę świadomość, że jesteście, że chociaż mnie widzicie, to jednak po stokroć wolałbym widzieć was. Tak przy okazji deszcz spadł. I wierzę, że wkrótce te wszystkie ograniczenia związane z wirusem też, kolokwialnie mówiąc, spadną i wrócimy do nabożeństw na żywo, w realu, a nie online. Był rok 81, 13 grudnia. Razem z moją żoną wsiedliśmy rano do autobusu i jadąc na nabożeństwo, w autobusowym radiu usłyszeliśmy, że został wprowadzony stan wojenny. Nie będę o nim opowiadał. Młodsze pokolenie wie, gdzie zajrzeć, żeby więcej się dowiedzieć. I wówczas też było tak, trochę podobnie, znacznie gorzej, bo wszystkie imprezy i wszystkie spotkania także zostały odwołane. No powiedziałbym prawie wszystkie, z wyjątkiem nabożeństw w kościołach. Z tym, z czym sobie nie poradzili albo na co nie odważyli się rządzący nami w tamtych czasach, dzisiaj poradził sobie koronawirus i mocno trzyma nas w objęciach strachu, niepewności, obawy przed nieznanym. Niektórzy pastorzy wybiegają myślami do przodu, przewidując, jak to będzie po naszym powrocie, po powrocie ze społecznej izolacji. Czy aby wierni nie będą zbyt sceptycznie nastawieni do wspólnych zgromadzeń? Czy nie będą się obawiać, żeby przyjść? Aby temu zapobiec, jeden pastor z Teksasu
zapewnia swoich wiernych już tutaj i teraz, że sala przed nabożeństwem będzie dokładnie zdezynfekowana. Nie będziemy wręczać żadnych kościelnych informacji, biuletynów zapisanych na papierze. Tradycyjne śpiewniki z ławek usuniemy, schowamy je gdzieś dalej. Po to, żeby wierni, podając je czy korzystając się, nie zakażali. Kolekty, ofiary będą składane tylko w trybie online, a elementy komunii, wieczerzy pańskiej będą rozdawane przy wejściu do kościoła ze sterylnie zamkniętych i w sterylnie zamkniętych pojemniczkach. Myślimy, jak to będzie. Modlimy się o to, kiedy w końcu wrócimy do szkoły, kiedy galerie, zostawmy galerie w spokoju, kiedy będę mógł odwiedzić swoich przyjaciół i kiedy w końcu naprawdę będę mógł pójść na nabożeństwo, czy my do naszej pięknej sali przy ulicy Jerozolimskiej, czy wy gdziekolwiek nas oglądacie. Modlimy się o deszcz, a on nigdy nie nadchodzi. Zamiast tego bardzo często zalewa nas fala smutku i rozpaczy. I wtedy w sytuacjach takich jak ta przychodzą nam z pociechą słowa psalmisty, który w psalmie 42 napisał tak. Autorstwo tego psalmu przypisuje się synom Koracha albo Dawidowi. Przeczytajmy ten psalm. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga? Łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy. Gdy mówią do mnie na co dzień, gdzie jest Bóg Twój? Wspominam to z wielkim rozrzewnieniem, jak chodziłem w tłumie, pielgrzymując do domu Bożego wśród głosów radości i dziękczynienia tłumu świętującego. Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Dusza moja smuci się we mnie, dlatego wspominam Cię z krainy Jordanu, z szczytów Hermonu, z gór Misar. Głębina przyzywa głębinę w odgłosie wodospadów Twoich. Wszystkie nawałnice i fale Twoje przeszły nade mną. Za dnia wyznacza Pan łaskę swoją, a w nocy śpiewa Mu pieśń. Modlę się do Boga życia mego. Mówię do Boga, skało moja, dlaczego mnie zapomniałeś? Dlaczego posępny chodzę, gdy trapi mnie nieprzyjaciel? Jest mi tak, jakby kruszono kości moje. Gdy mi lżą wrogowie moi, mówiąc do mnie na co dzień, gdzież jest Bóg Twój? Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? To bardzo emocjonalny psalm, bardzo autentyczny. Serce i dusza psalmisty otwiera się przed nami. Kilkakrotnie psalmista wspomina w nim o swojej duszy, o wnętrzu, która jest według biblijnego obrazu człowieka, odpowiada za nasze emocje. Czytamy, że jego dusza rozpacza, jego dusza drży w nim, smuci się. I jego smutek nie jest tylko gdzieś tam ukryty w jego wnętrzu, ale znajduje też swoje ujście na zewnątrz. Łzy moje są mi chlebem we dni i w nocy. Autor płacze nad swoim losem i nie udaje tego, że jest mu lepiej niż naprawdę jest. I co ciekawe, daje nam wszystkim do zrozumienia, że ma świadomość tego, iż to Bóg dopuścił do tej sytuacji. Może psalmista nie oskarża Boga, ale też nie udaje, że Bóg nic o tym nie wie, że gdzieś zapomniał, że gdzieś się odwrócił. Głębia przyzywa głębinę w odgłosie wodospadów Twoich. Wszystkie nawałnice i fale Twoje przeszły nade mną. Psalmista, mówiąc wprost, jest zrozpaczony, zły, przygnieciony, zasmucony. I dwukrotnie w tym swoim smutku
wyraża swój żal, największy swój żal ma do Boga o to, że musi się tłumaczyć przed prześmiewcami. W wierszu 4 czytamy: łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy. Gdy mówią do mnie co dzień: gdzie jest Bóg Twój? Mówię do Boga: skało moja, dlaczego zapomniałeś o mnie? Dlaczego posępny chodzę? Trapi mnie nieprzyjaciel. Jest mi tak, jakby kruszono mi kości. Wtedy, gdy lżą mnie wrogowie moi, mówiąc do mnie na co dzień: gdzie jest Twój Bóg? Kochani, ile razy słyszeliśmy w rozpaczy, w chwilach samotności takie pytanie: gdzie jest Twój Bóg? Może słyszałeś to w wykonaniu nawet Twoich najbliższych, którzy zakwestionowali, dalej kwestionują Twoje wybory pójścia za Nim, naśladowania Boga i Chrystusa. Pewnie nieraz wołałeś do Boga: Boże, ja już więcej nie dam rady, dłużej nie wytrzymam. To się nie da więcej znieść. Czasami na oceanie życia zalewają nas fale rozpaczy i smutku. A Bóg wydaje się być bardzo odległy. Ten psalm uczy nas tego, że cierpienie, samotność, rozpacz, smutek są częścią chrześcijańskiego doświadczenia. Ba, są częścią ludzkiego, każdego z nas doświadczenia. Ale ten psalm uczy nas także, że w samym środku tejże rozpaczy, tego bólu, w samym środku naszego cierpienia jest miejsce na szczerą, autentyczną rozmowę z Bogiem. Za dnia, wiersz 9, wyznacza Pan łaskę swoją, a w nocy śpiewam Mu pieśni, modlę się do Boga życia mego. Mówię do Boga: skało moja, i jednocześnie: dlaczego mnie zapomniałeś? Pomimo bólu i rozpaczy psalmista nazywa Boga skałą swoją, Bogiem swoim, Bogiem swojego życia. I dwukrotnie pyta sam siebie: czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Jakby zdawał sobie sprawę z tego rozdwojenia w sobie, jakby zmagał się sam ze sobą, jakby nie chciał się poddać tej fali smutku i rozpaczy. I za chwilę okazuje się, że tym, co przynosi mu prawdziwe ukojenie i za tym, za czym najbardziej tęskni, to wspomnienie Bożej obecności i bliskości z Nim. Drugiego wiersza czytamy: jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga? Wspominam to z wielkim rozrzewnieniem, jak chodziłem w tłumie, pielgrzymując do domu Bożego wśród głosów radości i dziękczynienia tłumu świętującego. Teraz dusza moja smuci się we mnie. Dlatego wspominam Cię z krainy Jordanu, szczytów Hormonu, z gór Miser. To jest niezwykłe w tym psalmie jest to, że on, król Izraela, człowiek, który miał wszystko i mógł wszystko prawie że w każdej chwili, teraz, kiedy tego wszystkiego został pozbawiony, tęskni nie za władzą, nie za splendorem, nie za pieniędzmi, nie za siłą, ale tęskni za Bożą obecnością, którą jako pobożny Żyd przeżywał poprzez pielgrzymowanie do świątyni, poprzez wspólne śpiewy, poprzez modlitwy, poprzez składane ofiary, poprzez składane dziękczynienia. Bibliści nie są zgodni, dlaczego dokładnie Dawid wymienia te trzy miejsca, z których wspomina Boga. Z krainy Jordanu, szczytów Hermonu, z góry Misar. Każde z tych miejsc leży w pewnej odległości od Jerozolimy.
którą sam Dawid i Bóg uczynił centrum, Bóg swojej obecności. A Dawid sprowadzając tam Arkę Przymierza. I oczywiście Dawid mógł się modlić wszędzie. Tak jak my, Bóg jest wszędzie. Dawid to robił, ale świątynia, namiot zgromadzenia był dla Żydów szczególnym miejscem Bożej obecności w tamtym czasie i wspólnego przeżywania tejże Bożej obecności. Kiedy Bóg wydaje nam się bardzo odległy, fale wspomnień z przeszłości przypominają nam o Jego obecności. Małżeństwo w kryzysie? Brzmi znajomo? Kiedy wszystko się wali, jedyną rzeczą, do jakiej możesz się odwołać, to dobre wspomnienia z tego, co za wami, z przeszłości. Dlatego często zachęcamy małżeństwa, zachęcamy rodziny. Kochani, twórzmy dobre wspomnienia, dobre historie. One są jak rezerwa paliwowa w chwilach, kiedy wydaje się, że nasz bak jest już pusty. W takich chwilach okazuje się, że jednym z najlepszych sposobów jest to, aby naprawić to zostało zniszczone, uleczyć rany, ukoić smutek, którego doświadczamy tu i teraz. I może to się stać poprzez pamięć tego, co za nami, dobrych rzeczy z przeszłości. Podobnie jest w naszej relacji z Bogiem. Wspólne nawożeństwa. Jakże je wspominamy teraz, za nimi tęsknimy. Grupy uczniowskie przez Zooma. Dobrze, że są. Ale też zapisany dziennik modlitw i odpowiedzi, które otrzymaliśmy od Boga na nasze prośby. Chwile osobistych zwycięstw. I to, jak Bóg przeprowadzał nas w przeszłości przez nasze osobiste porażki. Jak wybaczał, jak stawiał znowu nas prosto na nogi. Wspomnienie konkretnych sytuacji, kiedy On pomógł. Albo też konkretnych ludzi, którymi On, Pan Bóg, posłużył się w Twoim i w moim życiu. Zwłaszcza z naszych wspólnot, z naszych kościołów, z naszych społeczności. Wspomnienie wspólnego świętowania, dziękczynienia, radości. Wszystkiego tego dobra, które doświadczyliśmy będąc razem. Kiedyś w lokalnej gazecie, w rubryce od wydawcy, ktoś napisał, że chodzenie do kościoła nie ma sensu. Chodzę do kościoła od 30 lat, w każdą niedzielę. Słyszałem może ze 30 tysięcy kazań, ale tak naprawdę nie pamiętam nawet jednego z nich. Wydaje mi się, że tylko traciłem swój czas. A na pewno pastor tracił swój czas, wygłaszając te kazania. Tą wypowiedzią rozpoczął dyskusję, która trwała dość długo w tej lokalnej gazecie. Sprzedawała się ona jak świeże bułki. Aż w końcu ktoś napisał. Jestem żonaty od 30 lat. Ja akurat od 42. W czasie naszego małżeństwa moja żona przyrządziła ze 30-35 tysięcy posiłków. Ale tak szczerze mówiąc, nie pamiętam do końca żadnego z nich, zwłaszcza menu tych posiłków. Jedno wiem na pewno. Gdyby nie jej troska o mnie, nie miałbym sił do pracy i pewnie już dawno byłoby po mnie. Nasza przeszłość z Bogiem jest naszym sprzymierzeńcem, zwłaszcza w chwilach rozpaczy, smutku, beznadziei. Warto. Warto jest mieć z Nim relację. Warto mieć co wspominać. Jeżeli jest co wspominać. Jeżeli jest i masz za czym tęsknić. Bo jeśli nie, nie masz czego wspominać ze swojej relacji z Bogiem. Nie zazdroszczę ci. Czas zacząć budowania wspomnień z Nim. Bo kiedy Bóg wydaje nam się bardzo odległy, fale wspomnień z przeszłości przypominają nam,
o Jego obecności. I choć fale wspomnień potrafią ukoić ból i ukoić cierpienie, potrafią też wywołać jeszcze większą tęsknotę za utraconą przeszłością. Nie można się w tych falach smutku dać zamknąć. Fale wspomnień potrafią ukoić ból, ale potrafią pogrążyć nas w otchłani przeszłości. Widać wyraźnie, Dawid nie daje się zepchnąć do narożnika wspomnień, tylko do wspomnień o Bogu. Ale w oparciu o nie chwyta się nadziei na tę przyszłość. Przyszłość z Bogiem. Ufaj Bogu. W szóstym wierszu mówi, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Pewien młody chłopak został wcielony do niemieckiej armii. Niedługo potem został złapany i osadzony w obozie jenieckim, gdzie spędził resztę wojny. Przy sobie miał tylko dwie książki, w jakie Hitler wyposażał swoich żołnierzy. Pamięty Goethego i dzieła Nietzschego. Żadna z nich nie dała mu zbyt wiele nadziei. Pewnego dnia kapelan obozowy dał mu Nowy Testament z psalmami. Ten zaczął czytać je każdego dnia. I kiedy inni więźniowie załamywali się, on modlił się słowami tych psalmów i narzekał, lamentował przed Bogiem. Aż pewnego dnia został przez Boga zaskoczony. Odkrył prawdę, która jest także główną myślą naszego psalmu. Zrozumiał, zauważył, doczytał, że Bóg rozumie nasze obecne cierpienie. Obiecuje nam przyszłe zbawienie. Kiedy inni po wyjściu z obozu pogrążali się w apatii, on gotów był zacząć życie od nowa. Jürgen Moltmann zamiast studiować fizykę kwantową, poszedł na teologię i został jednym z najwybitniejszych teologów XX wieku. Jego poglądy zyskały miano teologii nadziei. On ciągle w swoich pismach powtarzał, że czeka na dzień ostatecznego zwycięstwa Chrystusa. Że ten dzień jest coraz bliżej. A zrozumiał to, czytając psalmy. I wielu innych ludzi zrozumieli to, czytając psalmy. I tak jak fale rozpaczy, smutku ustępują przed naporem fal wspomnień, tak z fali wspomnienia rodzi się nadzieja i wiara. Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. Coś, czego nie widać, daje siły do tego, aby stawić czoło temu, co widać. I tak fale rozpaczy i wspomnień ustępują miejsca falom nadziei i wiary, które swe źródło czerpią niezmiennej obecności Boga w twoim życiu. John Maxwell, ekspert w dziedzinie przywództwa i zarządzania, zapytany kiedyś o nadzieję, po co nam nadzieja, powiedział: nadzieja świeci najjaśniej w najciemniejszej godzinie. Motywuje, kiedy przychodzi zniechęcenie. Nadzieja dodaje siły, kiedy ciało jest zmęczone. Jest osłodą na gorzkie dni. Nadzieja śpiewa, kiedy nie ma melodii. Wierzy, kiedy nie ma dowodów. Nasłuchuje odpowiedzi, kiedy nikt nie mówi. Pokonuje przeciwności, kiedy nikt nie pomaga. Nadzieja
znosi cierpienia, kiedy nikt się nie troszczy. Uśmiecha się, kiedy nikt się nie śmieje. Nadzieja szuka odpowiedzi, kiedy nikt nie pyta. Nadzieja zmierza do zwycięstwa, kiedy nikt nie zachęca. Nie boi się dawać, gdy nikt się nie dzieli. Nadzieja przynosi zwycięstwo, kiedy nikt nie wygrywa. Dlatego właśnie, już dzisiaj, buduj swoje wspomnienia, wspomnienia z Bogiem, aby one stały się falą nadziei, falą wiary w obliczu sztormów życia, które w przyszłości cię mogą spotkać. Nie wiemy, jaki stan epidemia przyniesie, jak będzie wyglądała nasza rzeczywistość za kilka, kilkadziesiąt dni. Tęsknimy za nabożeństwami, za aktywnością naszego Kościoła, za tym, co jest nam znane. Piękne nabożeństwa organizowane przez naszych pastorów, naszych liderów. Życie jednak tutaj i teraz stawia przed nami nowe wyzwania. I to, czego prawdopodobnie nigdy byśmy nie doświadczyli albo nigdy by się nam nie przydarzyło, doświadczamy teraz. Gdyby nie samotność w Londynie. Gdyby nie zamknięta i pusta od kilku tygodni nasza tętniąca życiem na co dzień piękna szkoła, nasze centrum edukacyjne. Kościół, nasz kościół online w normalnych warunkach pewnie nigdy nie zakupiłby drukarki 3D po to, ażeby produkować przyłbice dla personelu medycznego tutaj w Tomaszowie czy w sąsiedztwie. Exodus 15, mimo że ma przepięknie nagrane teledyski, pewnie nie grałby koncertów worship, takich uwielbieniowych koncertów online, skoro mógłby grać na żywo. Za kościele nie proponowałoby majówki fitness online, gdybyście wszyscy, kochani, byli tutaj. A może to wszystko dzieje się po to, abyśmy tęskniąc za wspólnymi spotkaniami, za nabożeństwami, naszymi grupami, ażebyśmy byli dla innych. Po prostu, abyśmy dla innych byli. Aleksander Sołżenicyn był więźniem sowieckich łagrów na Syberii. Każdego dnia był coraz słabszy, zniechęcony do tego stopnia, że życzył sobie śmierci. Strażnicy w tych łagrach, wszystkich tych, którzy nie chcieli lub nie mogli dalej pracować, zwykle zabijali. Sołżenicyn postanowił zrobić tak. Przestanę pracować, mam już dość, niech mnie zabiją. I wtedy właśnie jakiś chrześcijanin, który był dla niego wtedy i tam, przed pochylonym do ziemi Aleksandrem, namalował znak krzyża w taki sposób, żeby ten mógł go widzieć. Później Sołżenicyn wspomniał, że ten znak krzyża, wspomnienie tego, kto nad nim oddał swoje życie za grzechy, nawet tych oprawców na Syberii, w tej beznadziejnej sytuacji dodał mu nadzieję, odwagę i siłę do tego, ażeby przeżyć. Znak krzyża namalowany przez współwięźnia uratował jego życie. Przypomniał mu to, co na tym krzyżu się wydarzyło. Tylko opowiedziane historie nie odchodzą w niepamięć. Jaka historia utrzymuje ciebie przy życiu? Jaką historię mógłbyś opowiedzieć innym, aby ona utrzymała ich przy życiu? Albo
pomogła im przywrócić utraconą relację z Bogiem. Masz taką historię? Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Dobry Boże, do Ciebie w imieniu Chrystusa Pana, naszego Zbawiciela, modlimy się, dziękując za to, że znasz naszą przeszłość, troszczysz się o teraźniejszość, a przyszłość złożona jest w Twoich rękach. Za to dziękujemy, że z ufnością, w oparciu o to, kim byłeś i co uczyniłeś dla nas w przeszłości, możemy kroczyć za Tobą, powierzać siebie i innych Twojej łasce i Twojej opiece i tęskniąc za tym, co przed nami, budowali historię zależności od Ciebie. Taką historię, która będzie zbudowaniem dla innych. Ciebie uwielbiamy, do Ciebie się modlimy, dobry Boże, w imieniu Twojego Syna, naszego Zbawiciela, Chrystusa Pana. Amen.